Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Maciej, z tej strony. Kolejne dziesiąte zdanie z książki, teraz matura z poziomu rozszerzonego, z zestawu drugiego. No i dziesiąte zadanie, wreszcie się trafiło jakieś zadanie takie, gdzie trzeba nie tylko podstawiać do wzorów, ale jednak mieć trochę tej wiedzy i to ogarnąć. Ja się postaram wytłumaczyć Wam to w najprostszy, jaki się da sposób. A jeżeli będzie się podobało to rozwiązanie, to daj łapkę w górę, bo im więcej dajesz łapkę w górę, tym ja nagrywam więcej filmów, bo mi się po prostu bardziej chce. Dobra, lecimy z zadaniem. Zdarzenia A i B zawierają się w omece. Okej. Okay. Są zdarzeniami losowymi, takimi, że prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 3 razy większe od prawdopodobieństwa zdarzenia B. Ja sobie to zapiszę, że prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 3 razy prawdopodobieństwo zdarzenia B. Ok? To sobie zostawmy już. Dobra. Oblicz wartość tych prawdopodobieństw, wiedząc, że, no i problem właśnie stanowi tu, p od a pri minus b równa się 1 dziewiąta. To pewnie będzie ciężko ogarnąć, no ale zobaczymy. I zdarzenia a i b są rozłączne. Ja sobie narysowałem to najlepiej właśnie na takich diagramikach. Tak? Ja sobie narysowałem tutaj cały prostokąt, to jest moja omega, którą bardzo brzydko napisałem. To jest moja omega, tu jest zdarzenie A, które jest większe, bo jest 3 razy większe niż zdarzenie B, ok? I teraz tak, jeżeli to jest zdarzenie A, to zdarzenie A' to jest wszystko tylko nie A. Czyli moje zdarzenie A' to jest to, 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 to i teraz uwaga. I również to. Tak? To jest moje zdarzenie A'. Ale jeżeli ja od zdarzenia A' odejmę sobie zdarzenie B, czyli wyrzucam z tego to, to zostaje mi, ja to może narysuję na czerwono, zdarzenie czerwone, czyli to, to, no tam bez sensu jest, albo nie, no to co chciałem napisać od razu, to zostaje mi to. Jasne? Czyli wszystko, co nie jest w A i wszystko, co nie jest w B. Czyli i wiemy, że prawdopodobieństwo tej części to jest 1 dziewiąta. OK? Czyli ja mogę sobie zapisać, że moja cała omega, czyli zdarzenie pewne 1, to jest prawdopodobieństwo zdarzenia A plus prawdopodobieństwo zdarzenia B plus, no i żeby wypełnić do końca ten prostokąt, to prawdopodobieństwo właśnie tego, A prim minus B, czyli 1 dziewiąta. OK? Dobrze. Więc odejmiemy sobie 1 dziewiątą. Czyli 1 minus 1 dziewiąta to jest 8 dziewiątych. Zamiast P od A wstawimy 3 razy P od B plus P od B. Czyli 8 dziewiątych. 3 P od A plus P od B to jest 4 P od B. Podzielimy to przez 4. No to 2 dziewiąte to będzie prawdopodobieństwo zdarzenia B. Natomiast prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 3 razy 2 dziewiąte. Jest równe. To sobie skasujemy. 6 dziewiątych. Aha, trójki się skrócą, 2 trzecie. Dobra. Znaczy trójka z dziewiątką, nie? 2 trzecie. Czyli prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest 2 trzecie, czyli 6 dziewiątych plus 2 dziewiąte to jest 8 dziewiątych i 1 dziewiąta pasuje, bo będzie jedynka wyjdzie. I tyle. Radzę się nauczyć tych diagramików, na nich naprawdę bardzo fajnie wszystko widać. Dość dużo zadań mam zrobionych na YouTubie właśnie z tego, więc zachęcam. I jak się podoba, to łapeczka. Na razie.